Szarka śliwy jest groźną chorobą wirusową śliw, ale nie tylko, ponieważ wirus może porazić także gatunki blisko spokrewnione, takie jak brzoskwinie czy morele. Wirus pojawia się zazwyczaj na liściach, na których widać żółtawe, chlorotyczne plamy. Występuje również na owocach i pędach. Jest to zależne od odporności konkretnej rośliny. Owoce porażone nie nadają się ani do jedzenia, ani do przetworzenia. Choroba uznana jest za nieuleczalną, zatem jedynym sposobem na pozbycie się szarki jest wycięcie całego drzewa i najlepiej spalenie go, ponieważ może zarazić po prostu inne drzewa. Wirus rozprzestrzenia się zazwyczaj dwoma sposobami. Albo przez szczepienie chorych zrazów na zdrowe drzewa, lub przez mszyce, co powoduje szarka na drzewie. Tak jak wcześniej wspomniałem, owoce porażone nie nadają się do spożycia, zmniejsza się mrozoodporność drzewa, no i najgorsze, może się zmniejszyć plonowanie o nawet 50%, zazwyczaj 35%. Drzewa z szarką po prostu mogą bardzo źle owocować. Jak chronić się zatem przed szarką? Najlepiej kupić odmianę, która została uznana za odporną. Jest to odmiana jojo. Ja też nie twierdzę, że ta odmiana jest całkowicie odporna i ona nigdy nie zachoruje. Oprócz tego jojo istnieją siewki, istnieją różne takie dziczki, które wskazują całkowitą odporność na szarkę, no ale i tak wiele z nich jest atakowanych przez szarkę. Tu jeszcze chciałem dodać, że jojo jest samopylne, więc nie trzeba dokupywać zapylacza. Kupowanie drzew z kwalifikowanych szkółek. Wtedy mamy pewność, że drzewa będą zdrowe. Nie kupujemy z centrów ogrodniczych ani z marketów. Bezwzględnie zwalczamy mszyce, które roznoszą wirusa. Oprócz jojo istnieją odmiany mało podatne, na przykład opal. Wycinanie, jeśli to możliwe, chorych drzew, które rosną w pobliżu, zarówno dzikich, jak i szlachetnych. Ogólnie trzymanie swoich drzew zdrowych jak najdalej od tych chorych. Generalnie uważam, że drzewa można by odratować, na przykład jeśli jest chore, jest zarażone szarką, to może być przeszczepione na to jojo, no i drzewo nie powinno wtedy już chorować. Po prostu zmieniamy odmiany. Niektóre odmiany są też określane jako tolerancyjne wobec szarki, no i ma o wiele dobrze owocują, szarka poraża tylko liście, na przykład jest to odmiana prezenta. Nie jestem pewny jednak, czy trzymanie takich odmian jest właściwe, ponieważ no, mogą one zarażać inne, bardziej podatne na szarkę drzewa. Dzięki za uwagę, dajcie znać, czy u Was też szarka występuje, czy też macie ją na drzewach, jakie macie odmiany wsadzone, czy chorują, czy nie chorują. Do usłyszenia.